Cześć, manka, witajcie. Ja jestem The David Games. I witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I już to jest, nie wiem, który jest, chyba trzeci odcineczek z save'u i modpaku Farmingu 22. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie z serii Całe życie na kredycie. Dużo osób mnie pytało, czy w końcu go wydam, kiedy będzie wydany. To już mówię, jak tyle osób pisze o to, to już nie będę czekał do tego 10 odcinka, tylko od razu wam nagram odcineczek. Więc na samym początku zostawcie łapeczkę w górę oraz suba na kanale. Save będzie wydany na 30 łapeczek oraz 1030 subów. Brakuje 23 suby, więc zostaw łapkę w górę oraz suba na kanale. I tak, w dzisiejszym odcinku wam szybciutko oprowadzę, że ten odcinek nie był długi. Kto śledzi serię, ten wie. Gospodarstwo wygląda mniej więcej tak. Tak sobie możecie oszacować. Niektórymi maszynkami powyjeżdżałem, że wyglądały jak po prostu w niektórych różnych miejscach. Zaczynając tutaj pięknie domek jest. Tutaj mamy pierwszy wjazd. I tutaj jest piękna wiatka, czy tam garaż. Mamy tutaj prasę, kosiareczkę i tutaj również stoi siewnik oraz kombajn, ale te maszyny są wystawione. Idąc w tą stronę mamy tu jakiś obciążnik, szklarnię, sprzęt do tura. Tutaj macie przyczepę z nawozami, wapnem, nasionami, wały, przyczepę do bel, silosy. Tutaj mamy przyczepę, tandemkę, krampę na jednej osi tylko, nie na dwóch. Cała główna obora, tutaj co jest, w oborze znajduje się paszowóz. I przechodząc tutaj dalej mamy wiatkę, taką na środku gospodarstwa, co stoi gruber, dwie przyczepki Bradnera, header do naszego klasa Tucano, to jest 7-metrowy. Teraz czy ja stąd na pewno wyjdę? No jednak nie wyjdę, dobra, czekaj, O, dobra, udało się. Wychodząc tutaj mamy, tak jak mówię, header. Mamy przyczepę samozbierającą, głębosz. No i to jest wszystko pod tą wiatką. Najmniejszym ciągnikiem jest pęd 311 Vario. Tutaj jest turem, akurat stoi z nasionami, bo było na live wygrane. Kto był, ten wie. Tutaj mamy naszego John Deere'a 6930 Premium. To jest drugi najsłabszy traktor. Oraz talerzóweczkę Agromasza. Kombaj to, jak mówię, to klas Tucano 580 wystawiony, bo chciałem wam go pokazać tak w świetle na dworze. Największym naszym ciągnikiem jest John Deere 7430 Premium. I tutaj właśnie jest siewnik Kuna. Z przodu ma taki zbiornik z nasionami, a z tyłu ma sam siewnik. Bardzo fajny zestaw. Tutaj dalej mamy silos, tutaj pięknie lampy na gospodarstwie porozwieszane, siateczka biegnie. Pług Fernelanda 7-skibowy wraz z wałami, kosiareczka do przodu, zgrabiarka, przetrząsarka i kolejna wiatka, taka mniejsza. Znajduje się siewnik Amazona do nawozu oraz wapna. Dalej mamy tutaj nasz opryskiwacz wraz z zbiornikiem z przodu. Tutaj mamy gruber Amazonka 4-metrowy i drugim największym ciągnikiem jest Valtra Valmet 8750, 190 koni. Przechodząc tutaj dalej, w to oto miejsce mamy płytę na obornik. Mamy, co te drzewa tak zwariowały, no nieważne. Mamy tutaj dwie szklarnie, beczkę na mleko oraz wodę. Mamy również zbieraczkę do kamieni, tam maszynę do kamieni oraz rozrzutnik Bradnera. To były chyba wszystkie rzeczy, o których wie, tutaj mam na tym gospodarstwie. Tak, jeszcze raz się ono prezentuje, mam nadzieję, że wbijecie szybko te łapeczki oraz suby, bo dużo osób pytało się, więc ja wam nagrywam, wam możliwość daję wydania, a wy zostawcie, tak jak mówię, łapkę oraz suba na kanale. Co, no to już chyba tyle z tego dzisiejszego odcineczka, taki krótki 4-5-minutowy prawie odcineczek, szybko nam wyszedł, bo to jak save, no to musi być krótki. Dziękuję pięknie za oglądanie, zapraszam wszystkich na live'iki oraz odcineczki i co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!